Sponsorem programu jest PKN Orlen. Sponsorem programu jest Budmat. W życiu każdego klubu piłkarskiego przychodzą chwile rozstań. Marcin Miecznikowski, fizjoterapeuta Wisły Płock, kończy swoją pracę przy Łukasiewicza 34. Marcin dbał o zdrowie nawciarzy nie tylko tutaj w Płocku na miejscu, ale także podczas wszystkich wyjazdów na mecze ligowe. Emocje towarzyszyły od pierwszego dnia w pracy w klubie, zarówno z piłkarzami, jak i ze sztabem. Był to bardzo owocny rok, który przyniósł wiele nowych doświadczeń, wiele wyzwań, z których sądzę, że się wywiązaliśmy, bo to nie tylko ja byłem tym elementem, który pracował nad naszą drużyną, tylko byłem elementem tego całego kolektywu. Ja mogę o Marcinie tylko pozytywnie się wypowiadać. Szkoda, że od nas odchodzi, na pewno bardzo pozytywna postać i mam nadzieję, że dalej będzie tutaj gdzieś tam nas odwiedzał i emocjonował się naszymi meczami, naszą pracą i żył tym wszystkim tak jak do tej pory. Przede wszystkim bardzo wesoły człowiek, który czasami potrafił w takich trudnych sytuacjach, bardzo stresowych, rozluźnić atmosferę. Zawsze sypnął jakimś przysłowiowym żartem, poklepał po ramieniu, szturchnął. Fantastyczny człowiek. No szkoda, że Marcin odchodzi, bo to taka pozytywna jednostka. Zawsze uśmiechnięty, skory do pracy. Jakiegoś asa w rękawie w postaci żartu zawsze gdzieś tam potrafił wyciągnąć. Także będzie nam na pewno przykro, będzie go brakowało, bo takich ludzi potrzeba, którzy zarażają gdzieś tym optymizmem i szkoda, ale tak się gdzieś te losy ludzkie toczą i będzie nam go na pewno brakowało, będziemy go zawsze mile wspominać. Bardzo serdeczny, koleżeński człowiek, który nigdy nie odmówił jakiejś pomocy. Jeżeli czuje się dobrą aurę wokół siebie, ta aura przekłada się na nas i to jest taka reakcja łańcuszkowa. Więc jeżeli ktoś jest miły, kulturalny, przyjemny, to się nam też udziela, więc to, co my stworzyliśmy w relacjach, się później przekłada i tworzy właśnie to, że jakiś tam śmieszny żarcik pójdzie, jakiś geścik właśnie w relacjach z ludźmi, czy nawet myśląc tutaj o naszym klubie, musi zawsze być ten akcent. Myślę, że Marcin jest fachowcem przez duże F. Pracując z nim tutaj ponad rok, podpatrywałem też jego warsztat. Sporo się też od niego nauczyłem. Myślę, że się bardzo uzupełnialiśmy też w naszej pracy. I był w życiu drużyny i jest prywatnie osobą bardzo, bardzo pozytywną, zawsze uśmiechnięty. Zawsze mi się kojarzy to, że jak przychodzę do klubu, to spotykam Marcina. On zawsze z uśmiechem na twarzy praktycznie każdego zawodnika witał tutaj w klubie. Ja osobiście bardzo lubię i cenię takie osoby, bo czym więcej pozytywnej energii, tym myślę więcej można zdziałać, ale też poza tym Marcin jest fachowcem w tym, co robi. Ja też kilkukrotnie już leczyłem tutaj w klubie kontuzję, zawsze mogłem na niego liczyć, bardzo mi pomagał. Na pewno szkoda, że odchodzi teraz z klubu, no ale taka jest piłka, że jedni przychodzą, drudzy odchodzą. Marcinowi życzymy wszystkiego co najlepsze. Jakaś tęsknota, łezka może pojawić się w momencie, kiedy trafia się na fajnych ludzi. Bo to za ludźmi się tęskni, za ludźmi idą pewne uczucia, emocje i to za tym się najczęściej tęskni. Nie za najwspanialszym stadionem, który może gdzieś być wybudowany, najwspanialszą halą, najlepszym wyjazdem na wakacje, tylko właśnie ten klimat zawsze tworzą ludzie i za ten klimat nieraz można oddać zdrowie, można oddać serce i za tym się zazwyczaj tęskni. Razem jeździliśmy na wszystkie praktycznie mecze, spotkania Wisły i niejednokrotnie przecież razem spędzaliśmy w naszym pomieszczeniu do zabiegów czas, a potem no, mieszkaliśmy tak w hotelu w jednym pokoju, więc często są rozmawialiśmy, żartowaliśmy. Spędzamy dużo czasu na tych stołach do masażu, więc te relacje są na pewno gdzieś bliskie. Często gdzieś tam się człowiek zwierzy, otworzy. No mam nadzieję, że Marcin tego nie przekazywał dalej. To by się trzeba było trenerów zapytać, ale nigdy jakichś większych problemów nie było. Potrafił wesprzeć w trudnych momentach, szczególnie jak człowiek ma kontuzję, na pewno jest przygnębiony, to pozytywnym słowem gdzieś tam zawsze pocieszył i wierzył w to. Pomagał też wrócić do zdrowia, więc to jest ważne. Więc no tak jak powiedziałem, będzie nam go brakowało. Z Płocka nie znikam, ale tak jak na początku nadmieniłem pewne tam sytuacje zdrowotne, nieraz nas prowadzą do mocnych decyzji, którą właśnie musiałem podjąć, ale
mamy pewien taki ustalony czas na odbudowę i drzwi zawsze zostają otwarte, więc w ten sposób teraz to wszystko wygląda, że drzwi nie zostały zamknięte, a może jeszcze ten pociąg raz podjedzie. Zobaczymy, jaka będzie wizja w przyszłości. Marcin, mam ogromny do ciebie żal, że odpuszczasz mnie i zostawiasz mnie praktycznie samego na tym polu bitwy, ale mam nadzieję, że nasze drogi się nie rozchodzą. Będziemy razem współpracować i będziemy się widywać i pielęgnować tą naszą przyjaźń. A dla ciebie też, stary byku, życzę powodzenia w swoich prywatnych też, w swoim prywatnym życiu i zawodowym. Niech ci się wiedzie jak najlepiej. Pozdrawiam. Powszechnie lubiany i szanowany fizjoterapeuta kończy swoją pracę, ale mam wrażenie, że w sercach i umysłach wszystkich piłkarzy i pracowników klubu pozostanie na długo. Marcin, dziękujemy ci za wszystkie chwile spędzone przy Łukasiewicza 34 w Płocku. Za to, że byłeś, za twój humor, za twoją fachową pomoc i opiekę medyczną. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia na trybunach. Sponsorem programu był PKN Orlen. Sponsorem programu jest Budmat.